Rozwijaj Lubelskie, czyli jak zmieniło się nasze województwo dzięki funduszom europejskim. W roku szkolnym 2019-2020 i w 2020-2021 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie rozpoczął badania łącznie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej oraz z firmą Indus spółka z o.o. program badań wczesnego wykrywania, leczenia oraz terapii procesu komunikatywnego u dzieci rozpoczynających naukę szkolną w województwie lubelskim. Dofinansowanie projektu badawczego z Unii Europejskiej wynosi ponad 3 225 tysięcy złotych, z czego zakupiliśmy sprzęt do badań audiometrycznych słuchu, podjęliśmy umowę z badaczami, przeprowadziliśmy badania informacyjne koordynatorów badania, jak również przewidujemy terapię u dzieci, które będą wyłonione z badań przesiewowych narządu słuchu przeprowadzonych w szkołach podstawowych. Badanie naszego programu różni się od wcześniej prowadzonych tym, że przeprowadzamy również badania zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. To są zaburzenia, które występują na najwyższym poziomie drogi słuchowej, gdzie przetwarzane są, integrowane i scalane informacje, które drogą słuchową dostają się do ośrodków słuchu w centralnym układzie nerwowym. Tych zaburzeń nie jest tak dużo, jednakże one utrudniają rozumienie mowy, w związku z czym również są dużą przeszkodą w nabywaniu zdolności językowych, ale również umiejętności edukacyjnych, życia społecznego i rozwoju intelektualnego dzieci. Dlatego też ważne jest, żeby takie dzieci z podejrzeniem centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego wyłonić i przeprowadzić z nimi trening słuchowy, który ma na celu przywrócenie zdolności prawidłowej percepcji dźwięków i języka mówionego, by te dzieci na równi z tymi, które nie mają żadnych zaburzeń, mogły uczestniczyć w życiu szkolnym i nabywać wiedzę szkolną. Przewidujemy, że około 10% dzieci będzie podejrzanych o tego typu zaburzenia, dlatego też planujemy, że około 3300 dzieci będzie poddanych terapii słuchowej. Będą to przygotowane programy słuchowe, z których będą mogły te dzieci korzystać bezpłatnie, korzystając z aplikacji na przykład w telefonie komórkowym czy w komputerze własnym w domu. Taka terapia powinna trwać około 3 miesiące i po tym treningu słuchowym będzie ponowne badanie, czy uzyskaliśmy właściwy postęp w przetwarzaniu centralnym, czy też nie i czy te dzieci wymagają dalszej terapii. Będziemy również w stanie wychwycić te dzieci, które wymagają leczenia operacyjnego w przypadku, kiedy stwierdzimy niedosłuch przewodzeniowy, który w populacji dziecięcej występuje dosyć często ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego, częste infekcje z tym związanych górnych dróg oddechowych, które są powiązane poprzez trąbkę słuchową z narządem słuchu. Dlatego też te dzieci mają zaburzenia odtrąbkowe narządu słuchu, często wysiękowe zapalenie ucha, które wymaga leczenia operacyjnego. Niedosłuch u dzieci z tego typu chorobą występuje obustronnie, daje niedosłuch około 40 dB, co nie pozwala na prawidłowe odbieranie dźwięków, a tym samym dzieci te nie przyswajają właściwie przekazanej im wiedzy przez wychowawców i nauczycieli. Badanie otoemisji akustycznej opiera się na odkryciu Kempa, że część komórek słuchowych zewnętrznych
wysyła energię akustyczną na zewnątrz, do przewodu słuchowego zewnętrznego, a część jest przewodzona przez drogę słuchową, która jest czteroneuronowa, aż do centralnego układu nerwowego. A więc wykorzystując tę energię, która zostaje odbita z komórek słuchowych zewnętrznych, możemy sprawdzić, czy są one sprawnie działające. Badanie otoemisji akustycznej wykorzystywane jest również w badaniach przesiewowych słuchu noworodków, bo jest to badanie nieinwazyjne, łatwe i krótkotrwałe, a daje nam dużo informacji o tym, jak zachowuje się ucho wewnętrzne. Audiometria impedancyjna składa się z dwóch części. Jedna część badania ocenia nam stan ucha środkowego, ciśnienie panujące w uchu środkowym, w trąbce słuchowym oraz opór, jaki stawia droga przewodząca dźwięki znajdująca się w uchu środkowym, a więc łańcuch kosteczek słuchowych. A druga część badania pozwala nam na ocenę drogi słuchowej aż do jądra oliwki górnej, gdzie dochodzi do przełączenia impulsu akustycznego na jądro ruchowe nerwu twarzowego, który z kolei oddaje nerw strzemiączkowy i dochodzi do skurczu mięśnia strzemiączkowego, kiedy bodziec, który zadziała na ucho, jest wyższy o 70 dB od progu słyszenia. Jeżeli mamy prawidłowy odruch z mięśni strzemiączkowych, możemy stwierdzić, że droga słuchowa do tego poziomu jądra oliwki górnej jest prawidłowo zachowana, a więc mamy prawidłowe słyszenie drogą neurytyczną, a z drugiej strony możemy też stwierdzić, czy wszystko jest w należytym porządku, jeżeli chodzi o ucho środkowe. U dzieci bardzo często występuje tak zwane wysiękowe zapalenie ucha i wtedy w jamie bębenkowej znajduje się płyn i nie ma dobrego przewodzenia fali akustycznej i mamy charakterystyczny tympanogram, czyli wykres automatycznie sporządzony przez aparat w postaci krzywej tympanometrycznej typu B. Takie dzieci nie dosłyszą aż obustronnie najczęściej do 40 dB i mają problemy ze zrozumieniem mowy języka ojczystego, udziału w lekcjach szkolnych itd. Są nieposłuszne, krnąbrne, bo nie słyszą. Badanie audiometryczne słuchu rozpoczynamy od audiometrii tonalnej. Audiometria tonalna to znaczy, że podajemy tony do ucha poprzez słuchawki. Możemy to badanie przeprowadzić drogą powietrzną i kostną w zależności od tego, gdzie zostanie przyłożona słuchawka, czy też do przewodu słuchowego. To wtedy mamy określoną przewodnictwo drogą powietrzną albo za małżowiną uszną, to wtedy badamy drogę kostną przewodzenia dźwięków. Te badania przeprowadzamy w częstotliwościach od 500 do 8 kHz. Krzywa powinna przebiegać w prawidłowym słyszeniu na linii 0. Jeżeli jest poniżej linii 0, to znaczy, że mamy ubytek słuchu w decybelach. Wielkość tego ubytku określamy również w decybelach. Przykładowo, bardzo często zdarza się, że krzywa kostna jest prawidłowa na linii 0, natomiast krzywa powietrzna jest przesunięta ku dołowi, na przykład przebiega na poziomie 40 dB. I wtedy mamy dwie krzywe równolegle koło siebie biegnące, jednakże pomiędzy nimi jest przerwa, tak zwana rezerwa ślimaka, czyli możliwości poprawy narządu słuchu aż do tego przewodnictwa drogą kostną. Najczęściej taki stan występuje w wysiękowym zapaleniu ucha u dzieci i wtedy leczenie operacyjne, założenie drenażu pozwala na usunięcie płynu z jamy bębenkowej i przywrócenie prawidłowego słyszenia. Celem projektu wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy jest zbadanie jak najwcześniejsze, by można wszcząć terapię i rehabilitację tych dzieci, które mają tego typu zaburzenia. Chcemy podkreślić, że narząd słuchu jest najważniejszym kanałem zmysłowym, który umożliwia prawidłowy rozwój nie tylko języka ojczystego, ale również nabywanie wiedzy, że pozwala na prawidłowy rozwój intelektualny i socjalny.
chcemy, żeby rodzice zrozumieli, jak ważne jest badanie narządu słuchu w wieku wczesnodziecięcym, by pozwolili na przeprowadzenie tych badań i skorzystali z naszych propozycji terapii i leczenia narządu słuchu, jeżeli takie zostaną stwierdzone. Zachęcamy do udziału w programie. Skorzystaj i ty. Rozwijaj lubelskie. Dowiedz się więcej na www.rpolubelskie.pl. Dni otwarte funduszy europejskich.